dzisiejszym odcinku będziemy mogli tworzyć sobie customowe zbroje z mobów, które będą dawały nam szalone efekty, potrzebne do tego, żeby przejść grę. Dlatego ważne jest, żeby zostawić łapkę zabezpieczającą głowę, żeby nic nam się nie odkleiło podczas tego odcinka. Prawda? Dobra, zaczynajmy. Bęk. I możesz sobie kliknąć suba, tak? Po prostu. Serio, my dzisiaj będziemy lidosem do tylu zbroi, że nie jestem w stanie do tylu policzyć. Bo mam tylko 10 palców i to... się więcej nie da. Dlatego zacznijmy od ścięcia drzewa, bo to jest pierwsze i ważne. I tak trzeba. I księga ulicy mówi jasno, że jest tylko 10% szans na to, że taka zbroja nam z moba wydropi. Bo mob się nas nie boi, czy jakoś tak. To by trzeba było Spacona pytać. Nieważne. Pyk, szybkie narzędzia i próbujemy wydropić pierwsze elementy zbroi. Dobra, narzędzia zrobione, zobaczmy, czy nam coś w ogóle wypadnie. Panie kurczaku, przepraszam bardzo, czy mogę pada siekierą tak tra... O, i ten nie dał. Ej, pa, to! Tam jest wioska. Elegancko, tak mi się podoba, ale najpierw kurczaki. Wypadło, pa to, a 10% podobno tylko. I być może te buty wyglądają na zwyczajne, ale one nic ze zwyczajnymi nie mają wspólnego. W henne keep it, hold it, a feeder of your hand i your chicken. Dobrze, właśnie tak jest. Nie no, generalnie chodzi o to, że chyba jak mamy je założone, to mamy taki feeder falling. Mamy skrzydła... Co? A, dobra, to już rozumiem, czyli potrzebuję jeszcze trzymać to w drugiej ręce. I teraz mamy powolne opadanko jak... Jaki kozak, ja takie coś chcę! Znaczy już mam w sumie. Dobra, zostawmy to sobie i na razie niech będą te buty założone, bo to będzie chyba działo, że jak będziemy wykorzystywali jeszcze jakieś inne rzeczy, to będziemy mieli dodatkowe umiejętności. Pytanie, czy ja mam tyle miejsca w ekwipunku, nieważne. Idźmy do wioski i po drodze utłoczmy coś, co mi się uda trafić. Tym bardziej, że zrobiłem się głodny. A, tam jest krowa. Krowa daje fajne rzeczy. Ha! Lamy. Człowieku. Serio? Czy będzie szansa, że z krowy nam coś wypadnie? Ja tylko słyszę, jak lama we mnie pluje. Dobra, mamy spodnie z owcy i co one dają? Przepraszam bardzo. A, czyli w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy najedzeni, dostajemy jakieś fajne boosty. Ej, kozak, tak mi się podoba. Uhohoho, panie, tyś pan jest Sonic. Dobrze, wyruszmy do wioski, żeby się przespać. A to nie jest tak, że jak coś zjem... O właśnie, jak będę w pełni najedzony, to będę miał jeszcze lepsze efekty. I bardzo dobrze, tak mi się podoba, dość piórkolotu. Dzień dobry. Zostałem Jolkę? Jolki nie ma, ale też jest fajnie, bo mam siano. Dobrze, jedzenie zrobione, jest egelancko. Możemy pójść teraz po żelazo i przede wszystkim po kolejne moby, po krowę i bym potrzebował jeszcze świnie. A potem można przejść do mobów wrogich, do netheru i na końcu do smoka. Smok nie wiem, czy coś daje? Chyba tak. Przepraszam bardzo, bo tu ktoś zrobił sobie chyba remont w domu i coś mu nie wyszło, przepraszam. Ty, co to jest? Panie, ty żeś wiedział, że ty masz za oknem portal? O chopie, on musiał wiedzieć, bo on tu ma stronghold dosłownie za oknem. Okej, czegoś takiego się nie spodziewałem, ale w zasadzie to się spodziewałem. A może ten portal jest prawie że zrobiony? Nie, chyba nie. Jest gdzieś tutaj skrzynka? Dobra, nie wiem, ale to chyba pora, żeby utłuc Zbyszka. Zbyszek upadnięty, dobrze. Cztery żelaza w sobie może być. I mamy krowę, znaczy, świnie. Sorry, świnie, nie chciałem tak powiedzieć. Nieważne, i tak teraz tobie to bez różnicy. Chyba co ona wyrzuci? Czapkę? Klatę? Co może krowa wyrzucić? Jezu, jaka krowa? Co ja z tą krową mam? To jest to świnia. Ojeny, przepraszam, pomyliłem pana ze świnią. Ej, mamy to, dobra, dostałem jakąś... Czopkę? Czopka, która daje mi, jak mam cztery karotki w ręku, to daje mi plus 16 do życia. Czekaj, 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 bo to brzmi interesująco. Czy w tym miasteczku posiadacie państwo może jakieś marchewki? No coś tak czuję, że chyba średnio. Ostatnim naszym punktem zaczepienia tutaj powinna być krowa. I z krowy dostaniemy rzeczy, które będą już nam potrzebne do tego, żeby przejść do złych mobu. Tylko weź teraz w tym świecie gdzieś tutaj krowę zdać. Widzę, tam zaraz na krawędzi tego. Góry, nieważne, idziemy. Pani krowa, pani poczeka! Hyk, pyk! Dała, nie dała, nie wiem. O to chodziło! Nie dość, że daje nam to regenerację, to dodatkowo daje nam automatyczne przepalanie, przepraszam bardzo. Czekaj, 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 tu trzeba się wybrać do kopalni. I tej nocy spać już nie pójdzie nikt, znaczy ja przynajmniej nie pójdę. Tu gdzieś była kopalnia, jak pamiętam. Ja tutaj biegłem, to coś było, bo ja prawie miedziuchę, żebym widział. Już tak trochę się Januszowe serduszko odezwało, ale powstrzymałem się przed wykopaniem. Okej. Okay. Coś tu mamy? Fałszywy alarm to strasznie uboga kopalnia, nic tutaj nie ma. O! I to jest kopalnia, myli państwo. To nie jest już uboga kopalnia, dobra, to ja mogę zejść na dół. Jasność, jasność gadżeta, elegancko, wszystko widać. Raczej faktycznie będzie mi wszystko teraz przepalało, ja potrzebowałem znaleźć żelazo. A czekaj, a z tych mobów pasywnych to z jakich leciało? Szkielet, zombie, pająk, creeper i wtedy można wybrać się do netheru, jak zbierzemy te cztery kolejne elementy zbroi. Panie pająku, pan poczeka? Niestety nic nie wyleciało, ale sprawdźmy, czy faktycznie będzie mi się przepalało od razu automatycznie. Żelazo tak przepala się! Elegancko, o to chodziło. Zaraz zrobimy sobie zbro... A nie, przecież ja mam zbroję z mobu. No nic, głupi ja. Zapomniałem. O nie! O nie!
Ale mnie zrobiło w jajo, ty, jak spadłem! Się w ogóle tego nie spodziewałem. Dobra, krzemieninu mam i zombiaka też mam. Może zbroja z niego wypadnie. Nie, nie tym razem. Ale ja się przestraszyłem, jen. Dobra, mamy zapalniczkę, ale wydaje mi się, że teraz powinna chyba iść noc, więc lepiej byłoby stąd się jakoś wydostać. Jak najszybciej, najlepiej tą wodą. Aaaa! No co ja robię? No halo! Co to było? Ja zaraz sam zginę po prostu. Dobra, chodźmy do tych mobów, pokonajmy je i wybierzmy się do Netheru po kolejne rzeczy. Co mogę dostać z pana zombiaka? Bo z creepera to tak myślę, że się domyślam. A wy jak myślicie, co może wypaść z zombiaka? Znaczy wypaść, wiadomo, że zbroja, nie? Ale jaka jeszcze cię? Dobra, lećmy przy okazji na poszukiwania już lawy, żeby zrobić sobie portal przy okazji. A co po drodze się utłukę, to zobaczymy. Albo zrób sobie żelazne narzędzia, to będzie dużo mądrzejsze. Pyk, 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 elegancko. El Creeperino! Dzień dobry, zastałem Jolkę? Nie, nieważne. Oni jej raczej nie znają, tak myślę. Okej, ale żadnego mi nie wypadło. El Creeperino. O, z zombiaka wypadła zbroja. Czekaj, 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 masz coś ciekawego. Co ciekawego mi się trafiło? Wszystkie rotem flesze, jakie będę miał, zamieni mi na chleb. Elegancko, a dodatkowo mamy dużo szybszy atak speed. W sensie, jak będziemy bić teraz moby, to czekaj, mogę faktycznie tak. Ty, pa, mogę tak bić! Jaki kozak! I Spider Jockey! Ała! Dostałem w głowę, co ty robisz! Ale mi się podoba taki miecz, jak można tak szybko bić, jakie to jest wygodne. Ale jak nie mam tej zbroi na sobie, to mi regeneracja nie wchodzi. O nie, ej, to bo to teraz trochę boli i dostałem w czoło ze strzały, to mi się w ogóle nie podoba. Buty z El Creeperino, czekaj, 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 bo aż się boję, co to będzie. Znaczy wiadomo, że coś musi wybuchać, nie? Okej, jeżeli kliknę shift, będę... Ale mnie to boli, halo, czekaj, to ja potrzebuję to zbroję? O! To teraz... Okej! Czekaj, 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 bo coś mi się... za szybko, Andrzej, powoli! Jakim cudem byłem u góry i nagle znalazłem się w lawie nogami! Ała, możesz mi nie spadać na głowę, jak jestem w lawie? Dziękuję. Dobra, najważniejsze, że został nam... Ja znalazłem lawę, jakby co, to sobie zrobię tutaj portal od razu, ale my potrzebujemy jeszcze utłuc sobie i pana El Szkieletora, i pana pająka. Enderman, czekaj, z Endermana też mogę! Ała, czekaj, bo teraz ich jest za dużo! Okej, dostałem perłę, ale nie dostałem zbroi. Czy możecie się ode mnie odczepić, jest was za dużo? Ej, dostałem czapkę z tego, ze szkieleta, dobra, fajnie. To sobie odłóżmy tutaj na bok. Jeżeli założę tą czapkę... Czekaj, weź to zdejmij, bo te buty są niebezpieczne. A, takie coś, pa! Ła! Sam się trafiłem, no co ty, jesteś poważny? Adam? Ja też się nie spodziewałem, że cię zobaczę dzisiaj. To był drobny wypadek przy pracy, ale... To wygląda dziwnie tutaj na dole. O co chodzi z tymi strzałami? A nie, nie mogę ich podnieść, dobra, na prosto są wbite. To mi się nie przyda na razie ta czapka ze świni. Załóżmy tą, tylko trzeba uważać, żebym nie dostał ze strzały. Ej, to jest niebezpieczne strasznie. To może jednak ze świni sobie założę? Dobra, mamy wszystko, możemy wychodzić. Jeszcze tylko został mi pan pająk i wchodzę do Netheru. Okej. Okay. Krowa se zginęła i z krowy wypada dodatkowo zbroja, no to ciekawie. Tutaj pełno zbroi leży, to nie są moje? No nie, po prostu powypadały. Gdzieś była ta dziura, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzieś tam miałem tą dziurę, co ja sam wykopałem taką głęboką. Czekaj, są spodnie, mam takie? Nie, nie mam takich. To są spodnie? Z pająka! Jeżeli mam założone, to mogę... chodzić w powietrzu, co? O! A takie coś! No i tak mi się podoba i bardzo dobrze, i tak może być. Ej, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Pora znaleźć lawę i wybrać się do Netheru, bo tam będą kolejne moby. I znalazłem wioskę znowu, kolejną. Okej, okay, znalazłem odpust pillagerów zaraz przy wiosce, ale dziwna sytuacja. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Chodźmy tam. I stateczek. Lawa, bardzo dobrze. Okej, okay, możemy podpalać i wchodzić. Czekaj, ej! Dobrze byłoby to coś utłuc, bo z tego też mogę coś dostać. Tylko weź, miej teraz farta, żeby zgasać, coś wypadło, nie? Zresztą ja miałem łuk wcześniej, ale już go nie mam. Czekaj, to trzeba lepsze, te, but spodnie założyć. Nie spodziewałaś się, że tak do ciebie dojdę. No, niżej! Niżej! Albo wyżej podleć chociaż, no. Ups. Stój! Pierwszy raz w życiu walczę w taki sposób z gastem, to jest chore. Okej, okay, coś wypadło, tam jest drugi. Jest! Drop... Jaki fart w ogóle! Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Trzeba założyć z powrotem te spodnie i zejść jakoś na dół, bo teraz mam mały problem. A nie, dobra. Ja nie mam... O, panie, ja potrzebuję teraz łzę gasta, żeby móc latać, jeżeli będę miał założoną zbroję z gasta, ale jest mały problem, bo jestem na tej wełnie. Ja nie myślałem, że ja sam będę se parkour kiedyś robił. Dobra, tu już mogę chyba spaść, co? Elegancko. I prawie spadłem do bastionu, jeszcze bardziej mi się podoba. Tylko teraz potrzebuję jeszcze tą łzę, ona gdzieś tam jest, leży. Okej, okay. Włóżmy ją do drugiej ręki i załóżmy sobie czapkę gasta. Czy ja naprawdę teraz mogę latać? Mogę.
A jak puszczam, to spadam. Ups, wpadłem w lawę. Bardzo niesympatycznie. Chodźmy do tego czegoś tam. Dobra, przydałoby się znaleźć jakąś skrzynkę, żebym założył coś złotego. To w ogóle skrzynki? Ej, coś tam widzę. Jest jedna. O, pato. Normalnie. Ha! Ale nie ma. Oj, nie trafiłem. A nie, dobra, są! Złote spo... Ale to mi się chce? Czekaj, bo... A nie, mogę, dobra. Bo to da mi po prostu, zmniejszy mi te fajne z rzeczy, ale przynajmniej będę nieatakowany. Ja tam kopię, a tutaj tyle złota na miejscu jest, dobra. Weźmy to ze sobą. Dobra, pora na szybki handel. Tylko znajdź teraz jakieś chętne świnie. Nie, 2,5 staka, coś tam chyba powinno wypaść. A, nie lataj, uspokój się. Dobra, możemy stąd lecieć. Trzeba by było znaleźć teraz fortecę. I w sumie mogę utłuc pigliny, bo z nich też niby coś wypada. Panie piglinie, poczekaj pan, bo miałem utłuc tamtych, ale już mi się teraz pomyliło. Okej. Okay. Ale z tych nic nie wypadło. Dopiero zauważyłem, że to nie chodziło o pigliny, tylko o chogliny, o te wielkie świnie. Nieważne, lećmy na poszukiwania fortecy. Spodnie pająka to jednak fajna rzecz. Ten teren nie wygląda zbyt obiecująco. A nie, czekaj ty, ja myślałem, że to jest czerwony bioma, to jednak już jest to. I bardzo dobrze, tak miało być od początku. Dobra, przebierz spodnie, bo w tych to się ciężko chodzi. Jej, ale takie zbroje, one są genialne. Ty, ja se normalnie biorę, se latam se, jest elegancko, nie? I mamy biom jeszcze z Endermanami, żeby zdobyć zbroję z Endermana. I Blaze'a też możemy coś dostać. Okej, okay, nie dostałem chyba... Dostałem pałkę czy buty? Czekaj, bo nie zauważyłem. Ej, dostałem zbroję z Przestań latać, chłopie, to się nie o to chodzi, że masz latać cały czas. Daję Fire Protection i dzięki temu możemy strzelać fireballami? Ale kozak! Ups, chyba to go nie boli. Halo, dlaczego tego nie boli? Dobra, ja wolę jednak to. Może tamto się później przyda. Dostałem drugą taką zbroję. Tylko ja nie potrzebuję tak dużej. Okej, dobra, mamy wszystkie pałki, więc możemy stąd wychodzić. A nie, czekaj, jeszcze miałem Endermana se trafić. Za pierwszym razem. Co to jest? A, możemy bez limitu rzucać sobie perełkami. No i bardzo sympatycznie. Dobra, załóż sobie to i wyjdźmy z tego świata. Nie, no ja mam tyle zbroi, że nie ma czego zacząć. W którą stronę? A, tam, dobra, to gdzieś tam perła musiała mi utknąć. No i serio? Okej, niby będziemy mogli tym rzucać bez limitu. Ale ja mam te... Perły mi zabrało, no halo! Próbowałem w jednej ręce, w drugiej i teraz nie mam pereł. Dzięki. Skręca już elegancko. Jeszcze dalej. Nie, to serio pod wodą? Nie. Zawróciła. Czyli muszę wejść gdzieś chyba tutaj na to by wychodziło. Myślę, że tutaj przydałyby mi się spodnie buty creepera, czekaj. Co? Ała! Wiecie co, to ja mam pomysł, ja będę se schodził z butami Creepera, ale wcześniej wykorzystam jeszcze te łzy Gasta, to wtedy nie będę spadał tak szybko. Jeny, co to było? Okej, schodzimy w dół. Łza Gasta? Dziękuję. Ty to nie kopię wcale tak szybko, a wydawałoby się, że dużo szybciej idzie. Ja nic nie widzę. Ale fortecy, Strongholda też tu nie widzę. Ej, jest! Znalazłem! Nieważne! Co się wyrabia w ogóle? Okej, okay, wszystko mam, czekaj, weź perły. O nie! Dobra. Okej, okay, teraz latanko. Albo czekaj, ja mam lepszy pomysł, to by trzeba było założyć spodnie pająka. O no i od razu lepiej. No tak to można strzelać. Okej, jeszcze tylko te dwa. Okej, czekaj, gdzie jest ten smok, bo mam na niego pewien pomysł. To zdejmij, bo ja muszę zejść na dół. Okej. Weź chleb. Teraz jak będzie perczował, to ja muszę założyć sobie z buty creepera. Okej, i będę sobie wybuchał i mam nadzieję, że on wtedy zginie, bo na bedroku to ja nie będę spadał w dół, nie? To brzmi jak plan. Chodź tu smoku, bo wlecisz moją instalację z wełny. Byłem jak Spider-Man. Okej, leci perczować, zobaczmy co teraz z tego wyjdzie, czy to w ogóle mi się uda. Okej, a... Strasznie wyrzuca smoka. Ja muszę tak po kolei se klikać. Czekaj, mam pomysł. O, tak trzeba, pa. To go wywala w powietrze. Okej, mogę tak trzymać! A nie, nie mogę. Aha! Jeden. Ty! Ja nie wiem, czy ja właśnie smoka w nicość nie wystrzeli, bo go nie ma. Panie smoku, można wrócić? Czekaj, ja polecę do smoka! Smoku! To... Przepraszam, nie chciałem tak. Jesteś strasznie wysoko, wiesz?
Wróć do mnie, nie kłóćmy się. To jest najdziwniejsza walka ze smokiem w moim życiu. A czekaj, jak założę tą klatę, to mogę do niego strzelać? Czekaj, buty zdejmij. Coś to nic nie daje. Okej, trzeba było jakoś spaść na dół. Ups, weź te spodnie. Pyk, 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 pyk. Okej, dobra. Klata tego, buty creepera. No dobra, tak go pokonam. Udało się! Pięknie o to chodziło. Pyk! A myślałem, że mnie wystrzeli góra, a nie wystrzeliło, ale fajnie. Smok pokonany mobami. Perfekcyjnie.